Hej, z tej strony Bachus, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online na 100%. Tym razem kontynuujemy robienie napadu na Cayo Perico. Zrobimy dzisiaj mnóstwo nagród, które są wbudowane w grę. I na przykład jedną z nich w pewien sposób już zrobiłem. Najtrudniejsza rzecz za mną, czyli znalezienie tego ochroniarza pijaka, więc sobie go okradamy. I dzięki temu zyskujemy klucz. I ciekawostka jest taka też, że jak potem będziemy go znajdziemy, to będziemy dostawać właśnie hejsiwa, nie? Potem, ale teraz za pierwszym razem jest jeszcze klucz. No i właśnie dzięki temu jestem w stanie teraz, jak wyjdę sobie statystyki na swoje nagrody, jeszcze dalej wejdę w Cayo Perico Heist, to zobaczcie, że tutaj jest coś takiego. Ukradnij drogocenną broń El Rubio podczas napadu na Cayo Perico. I właśnie teraz jestem w stanie tą broń zdobyć. Dzięki temu, że ten klucz właśnie znalazłem przy tym typie. I proszę państwa, jeszcze wam powiem, że w tym odcinku plan jest taki, żeby zrobić sobie to. Czyli dostać się do rezydencji, korzystając z ukradzionego przebrania podczas napadu na Cayo Perico. Zrobimy sobie to. Za to hajsu nie ma, ale jest eks. Okej. Dalej, bez alarmu. Mam nadzieję, że też się uda przy okazji. 200k za to jest. To akurat wymaga więcej wysiłku. To w pewien sposób zaczniemy robić. Tutaj jest jeszcze z trzema innymi graczami. Właśnie pierwszy napad planuję zrobić w 4 osoby. Tutaj solo, to kiedy indziej. Pierwszy napad to wiadomo, że wpadnie. I jeszcze jest takie coś, żeby ukończyć wszystkie 3 misje dywersyjne w terenie podczas jednego napadu na Cayo Perico. Znaczy jest napisane, że podczas jednego napadu. Ale to chodzi o to, żeby zrobić przygotowania. Więc zróbmy to teraz. Securo Surf nie potrzebne. A, potrzebne w sumie mi jest. Bo bez tego do kosatki się nie dostanę. Do tego panelu, którym się zarządza. Duże pojazdy, kosatka. Wezwijmy sobie ją. I kurde, zróbmy misję dywersyjną. No i jest ekran planowania. I właśnie poza kamerami zrobiłem sobie, zobaczcie, dwie dywersje. Broń i pancerz. Zostało wsparcie z powietrza i trofka nam wpadnie. Więc w tym odcinku mnóstwo trofek dostanę. A! No i twój pojazd został zniszczony. Właśnie, kurde. Zostawiłem sobie opresora na zewnątrz, no i właśnie on czasem wpada do tej wody, czasem nie. To jest loteria. No i tym razem muszę za to zapłacić pewnie z 10 koła. Zlikwiduj buzardy El Rubio. 10! O Boże, czy mi to się uda? To jest trudne dosyć. Dobra, na całe szczęście w tych lokalizacjach są po dwóch albo nawet po trzech, nie? Więc tutaj były dwa. I jeszcze jest platforma na wodzie, gdzie są trzy. O tyle dobrze. I się tę misję uda zrobić i będę miał wszystkie dywersje. Chociaż w sumie to jest ciekawa sprawa, ale nie chcę tego sprawdzać za bardzo, bo nigdy więcej już tych dywersji nie będę tykał, bo to się kompletnie nie opłaca. Tylko dla trofki to robię, ale te dywersje są jak dugany z kasyna, że można trochę zrobić tych misji i tak trzech wam zaliczy, nie? Tylko po prostu będzie mniejszy efekt. I jestem ciekawy, czy gdybym po prostu sfailował wszystkie te trzy misje, to czy by mi zaliczyło, że te wszystkie dywersje zrobiłem. Nie wiem i się nie dowiem raczej, bo teraz robię tę dywersję za pierwszym razem na maksa. Jak mówiłem, więc tego tykać nie będę. Chociaż może na PC z ciekawości. Zobaczę. Dobra. Na razie tutaj zobaczycie, że są trzy buzardy. Zaraz mi je namierzy i będzie salwa. Pyk. A, akurat tam nie było buzarda, ale tutaj były. Jedną rakietą rozwaliłem dwa. I wszystko zrobione, teraz jeszcze trofka, poproszę. Dobre przygotowanie, to nie o to mi chodziło. Gro. Bo ta trofka jest za misję w terenie, nie? Ale jest jeszcze trofka za wszystkie dywersje ukończone. I to właśnie... sorry. I to właśnie jest to. No i gitara. No to lecimy z finałem. Zobaczymy, ile trofek naraz uda mi się zdobyć. Na początku wam prezentowałem mniej więcej, jaki jest cel. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc finał, lecimy. Tutaj wszystko bierzemy, zatwierdzi ustawienia, zaprosimy członków mojej ekipy. Teraz cała ekipa się zebrała, więc możemy startować. Łódź patrolowa, tego się nie robi. Nigdy. Więc ja to zrobiłem za pierwszym razem, żeby nigdy więcej nie robić łodzią patrolową. Tutaj, główny dok albo północny dok mamy do wyboru. Gdzie mam stroje? O to jest pytanie. Dobra, nieważne w sumie, gdzie startujemy. Bo
Tak czy jak możemy popłynąć sobie gdzie chcemy. Do rezydencji dostaniemy się tunelem odpływowym niby, ale prawda jest taka, że dostaniemy się w inny sposób. Dostaniemy się ciężarówką. Dalej, punkt ucieczki. To też nie ma znaczenia, bo po prostu polecimy do wody. Więc niech będzie, że pas startowy. Pora dnia. Dzień. Ja nie widzę większej różnicy, ale dzień będzie fajniejszy, będzie widniej. Uzbrojenie, tutaj mamy agresor, weźmy sobie tłumniki. Dziękuję bardzo. Zatrudnię ekipę wsparcia, nie potrzebuję, przydziel dole ekipy. Jest okej. Okay. Mi to pasuje. I tak, pancerz miejski, kamuflaż dżunglowy, nocne operacje, partyzant. Nie ma to w sumie znaczenia, dlatego że... Oho! W sumie spoko. Dlatego że zaraz sobie to zmienimy. To mi się podoba. No i lecimy, kurde! Jakby co, przyznam wam się od razu. Już ten napad robiłem, ale nie ukończyłem go. Dlatego, że był alarm, a ja mówię sobie, nie no kurde, pierwszy napad z alarmem? Bez sensu. Więc zrobimy to bez alarmu. Dobra, więc tak, łódź patrolowa oczywiście. I w ogóle taką rozpinę miałem i ją powtórzę, że... To, że ten napad wymaga kosatki, to nie ma absolutnie żadnego sensu, bo do czego jest kosatka? Do niczego się nie przydaje. Mógłby być to dowolny budynek w Los Santos i napad na Cayo Perico dalej by miał taki sam sens. Bo jedyne co nam daje kosatka, wyprowadzi mnie z błędu, to to, że możemy zrobić podejście z kosatką. I nic więcej. Początkowo jeszcze był zwiad za pomocą kosatki, robiłem wam o tym materiał, ale Rockstar postanowił to usunąć. Więc może wtedy to miało więcej sensu. O, oczywiście, że ktoś spadł, no to fajnie. Ojejejejej. Dobra, biegniemy po stroje teraz. Mamy pojazd niby. Ale wiecie co, ja od razu pójdę i sobie zbiorę ten hajs tutaj. Oczywiście zaraz polecimy sobie po stroje, ale... Jeszcze zanim to zrobię, to... właśnie zbiorę se... Hejsiwo, żeby nie tracić czasu. Cyk. Sformujemy X-a oczywiście. W ogóle tak się kurde zamotałem. Wyprowadzili mnie kurde z równowagi tym, że oczywiście ktoś musiał odwalać i spadł z pojazdu, nie? No i potem wiecie, są jakieś problemy. Potem znowu będzie jakiś problem, bo ktoś próbuje odwalać. Tak to zawsze jest. A ja bym chciał elitę też przy okazji pierdzielnąć. Zależy mi na tym. A dobra, biegniemy po stroje. To są stroje w bardzo dziwnym miejscu niestety. Jest strój, super. I w ogóle te stroje działają w dziwny sposób, bo niby nas nie wykrywają, ale mogą nas wykryć, jeżeli będziemy długo właśnie w ich zasięgu widzenia, nie? Ale te stroje plus ciężarówka dają nam dostęp do rezydencji El Rubio, plus do tego jeszcze trofkę. I na tym mi najbardziej zależy. Ogólnie ten napad najbardziej opłaca się oczywiście robić na cicho. Za pomocą łodzi tej... jak się nazywa? Longfin? Albo kosatki, nie? Inne podejścia nie mają raczej większego sensu. Oczywiście można eksperymentować i ja właśnie w tej serii będę musiał to zrobić, ponieważ też za takie eksperymentowanie powiedzmy jest trofka, czyli po prostu wykorzystanie wszystkich... O kurde! Wszystkich pojazdów. Ten gościu niebezpiecznie idzie tutaj. Dajmy mu przejść. No i teraz mogę polecieć sobie do tej ciężarówy. Niby wiecie, podejście ze strojami plus ciężarówka w 4 osoby to jest najlepsze możliwe podejście. Ale to jest tylko teoria. W praktyce to kompletnie inaczej wygląda, nie? I tego napadu w 4 osoby kompletnie nie opłaca się robić, ale za zrobienie tego napadu w 4 osoby jest trofka, którą chcę zdobyć, więc robię ten napad w 4 osoby. Lecimy teraz do rezydencji. I ogólnie, zebrałem jeden hajs z wyspy, dlatego że ten jeden hajs da mi to, że mogę zebrać jeden hajs właśnie jeszcze w rezydencji, plus jedno złoto i będę miał pełną torbę. A dzięki pełnej torbie będę miał elitę. Oczywiście, jeżeli reszta ekipy też wypełni torbę na maksa. No i teraz tutaj zacznie się magia. Zobaczcie to. Jestem za kierownicą, ze mną jest jakiś gościu w żółtej koszuli. Co się stanie na cutscence? Zobaczmy. O, jestem za kierownicą! A to ciekawe. Pierwszy raz jest normalnie. A mój pasażer jest normalny? W sensie dalej jest to ta sama osoba? Chyba tak. Ale
jak robiłem ten napad kilka razy i kilka razy był fail, to zawsze była taka akcja, że albo mnie teleportowało na koniec ciężarówki, albo zmieniłem się z tym pasażerem z przodu, a teraz jest normalnie w miarę. To jest cud normalnie. Dobra, trochę nas tak rozsypało dziwnie. Tu jest strażnik. Możemy go dojechać. Bo ten nie widział tego. To ciekawe. Teraz naszym celem jest zdobycie oczywiście karty dostępu. Przy okazji fajnie by było, jakbym zaraz tutaj shotguna. Ale tu shotguna nie ma. Ani karty dostępu. Niestety. Nie ma karty dostępu. O, jest karta, ale ta karta jest do góry chyba znaleziona. Dobra, są dwie karty. O Jezu, jak spadł tutaj. Teraz to otwieram. I właśnie o tym mówiłem. Bo tutaj to jest dziwne, że otwieramy to w jedną osobę. Musimy użyć dwóch kart. Ale możemy to robić solo. To jest strasznie dziwne. To zaraz mnie wykryje. Muszę stąd wyjść. Jezus Maria. Dobra, zbieramy złotko. I jak mówiłem, to złotko zapełni mi pół torby i jeszcze jedną czwartą torby i zapełnię sobie za pomocą hajsu, który się znajduje tutaj, ale kolos schodzi koło mnie, bardzo niebezpiecznie. Dobra, spróbujmy wyjść. Jest kolos tam. Dobra, nie wychodzę. Zaczekam chwilę. Niebezpiecznie, będę go tu widział przez to okno? Ta, idzie sobie tam, frajer. Tyk. Cyk. I nie mamy kluczy do bramy, więc musimy iść tradycyjnie window. Nie wiem, czy się uda tutaj zrobić tą elitę całą. Shift do sejfu. 90-54. Więc tak, 90. 90. A, nie w tą stronę idę. Mogę od tyłu lecieć. Więc tak, 90. 54. Trzynaście ostatnia. Jak chyba mi powiedziała. No i dobra. Są dokumenty. Mamy to. 1 700 000. Strasznie. 2 800 000. Dobra. Okej. Jednak jest tego więcej. Wybaczcie, że ten napad jest strasznie chaotyczny, ale to w 4 osoby. Trudno jest to zgrać. Dobra, jest pełna torba. Uda się elita. Tylko musimy wyjść bez alarmu. Ale to raczej jest proste. Nie wtędy. Kurde, drzewa potężne są. Jest, jest. Udało się, udało się. A, nie wy ten. Chwila, wróć tutaj, zaraz to muszę wrócić. Zaczekajcie. Zapomniałem jednej rzeczy, bardzo ważnej. Dobra, chyba to zrobiłem, bo raz podczas failowego napadu zebrałem to, ale nie wiem, czy mi to zaliczyło, więc na pewności zrobię to jeszcze raz. Tutaj znajduje się pistolet. Właśnie o to chodzi. Zapomniałem go, kurde, wyjąć. Dobra, teraz jest. Zdobywa pistolet Perico. O to mi chodziło. Dobra, i teraz możemy wrócić do ekipy. Lekki fail, ale myślę, że dalej elita wpadnie, bo mamy jeszcze sporo czasu na ucieczkę. Mamy jeszcze 2 minuty 30 na ucieczkę. Fast, 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 fast. Dobra, go. Jezus Maria, emocje są straszne przez to, że tego pistoletu nie zabrałem, nie? Dobra, jest motorek. Ja już go zabiorę. Tylko czy motorek jest jednoosobowy, niestety. Teraz polecimy z resztą ekipy. Jest mały pojazd tutaj. Dobra, let's go. Lecimy. Tego typa ominę sobie. Jezus Maria, mało czasu jest, a ja bym chciał, żeby ta elita jednak wpadła. Byłoby przyjemnie. O, to nieźle mu poszło. Pyk, pyk, pyk i cyk! Ja w ogóle słyszałem, że jest jeszcze lepsza opcja, że gdzieś indziej można w ten sposób polecieć i jest krótsza trasa. Jeszcze mamy około 40 sekund, mi się wydaje. Więc powinna elita wpaść. Wybaczcie strasznie, że ten odcinek jest chaotyczny. Nawet moje gadanie jest chaotyczne, ale po prostu
strasznie dziwnie się gra, jak jest tyle osób i próbujesz to ogarnąć i jeszcze coś wytłumaczyć. Dobra, zrobione. Jezus Maria. O, platyna jest! Ale niezły jaja. Dobra. Potencjalny łup. Oczywiście. Praktyczny łup. 2 miliony. 1,5 miliona. Okej, okay, mój. Elita się udała chyba. Tak? Są pełne torby? Są. Wydaje mi się, że ten timer nie liczy cutscenek, na przykład ten, jak się otwiera bramę. Bo u mnie na nagraniu był inny czas. Około 30 sekund w... Wiecie, do przodu. A to było 30 sekund do tyłu. No i dobra, jest elita. W ogóle zobaczymy, ile tych trofek wpadło naraz. No i dobra. I teraz tak, czekamy na moje trofki. Wszystkie. Dobra, jest 100, 200. Przez chwilę było widać te 100, nie? Coś jeszcze dostanę? 100, 200 tylko? Niemożliwe. Wydaje mi się, że jeszcze więcej powinien dostać. Zanim mi to gra wyświetli, to pewnie się sporo czasu zejdzie, to może ja po prostu odpalę statystyki i sam sobie to obejrzę. Jakiś gracz, będzie chciał mnie zabić? O, pokazuje na mnie palcem. Niemiło, jest, 800 RP. Proszę bardzo. Oczywiście typek, patrz jak się kurde ubrał. Współpraca, 800 RP. Coś jeszcze? Ta współpraca jest za 4 osoby. Koci wdzięk, super. To jest pewnie bez wykrycia, patrząc na ikonkę. Jeden z nich, to nie mam absolutnie pojęcia, za co to jest. Elita, no to zgaduję, że za elitarne wyzwanie. Coś jeszcze? Hmm? Chyba nie, więc po prostu odpalmy statystyki. Nagrody. Los Santos, nie, Cayo Perico Heist. I tak, zdobyłem dzisiaj to. Maksymalna dywersja, czyli wszystkie misje dywersyjne. Napad po raz pierwszy, okej. Okay. Samotny wilk, co zrobimy sobie następnym razem. Przy okazji robienia pantery. Ukończyć napad na Cayo Perico z 3 innymi graczami. No to zrobiłem to teraz, 100k za to jest. Bez wykrycia 200k. Z przebraniami, które jest po prostu sam exp. Tutaj też do torby troszeczkę nałożyłem. Pistolet Perico też zdobyłem. Elita też jest, to jest 200k. Czyli łącznie z tych nagród dostałem 500 tysięcy, to wychodzi. Okej, okay, dobra. I teraz jeszcze przy okazji zrobiłem sobie mały progres do tej trofki, nie? Bo zrobiłem z tym najgorszym pojazdem, czyli z łodzią patrolową. I teraz jeszcze kilka innych pojazdów, też dostanę dodatkowe pieniądze. Przy okazji też będzie to pewien eksperyment, czy może jednak coś jest lepszego od kusatki i Longfina, raczej nie. Dobra. I to jest jeszcze jest inna bardzo prosta trofka. Pokażę wam tutaj nagrody. Cayo Perico Heist i zobaczcie, że tutaj jest coś takiego. Ponownie odwiedź imprezę na plaży Cayo Perico po ukończeniu napadu na Cayo Perico. Więc nie możemy teraz to zrobić w sumie. Czy pojawiła mi się już ikonka do powrotu na wyspę? Ona powinna być tutaj, ale jej nie ma. Okej. Okay. I muszę pewnie poczekać na jakiś telefon. Dobra, czyli to jednak zrobimy sobie w innym odcinku. A teraz się z wami, proszę państwa, pożegnam. Wybaczcie, że odcinek jest strasznie chaotyczny, no ale... Co ja poradzę? Tak po prostu wyszło. Powtórzyć tego nie mogę powtórzyć, a bardzo bym chciał. Wybaczcie i tyle. Ja się żegnam. Siema, cześć. Elo.